Dzień dobry Państwu. Nazywam się Andrzej Wilk. Od 20 lat związany jestem z rynkiem usług finansowych, tak w Polsce, jak i w innych krajach Europy Centralnej. Poznawałem tą branżę dosyć głęboko, pracując w finansach, w działach przygotowania produktów, sprzedaży, a także będąc odpowiedzialny za linie biznesowe. Miałem okazję pracować jako dyrektor finansowy dla firmy Consumer Finance w 4 krajach naszej części Europy. Odpowiadałem za sprzedaż i dystrybucję w jednym z największych banków na rynku polskim. Przygotowywałem ofertę produktową na rynku czeskim. A ostatnio byłem odpowiedzialny za linie biznesowe w jednym z banków na Węgrzech, Czechach i w Rumunii. A od 2014 roku tworzę MoneyGram International tutaj w Polsce. Na dzisiaj zatrudniamy 800 osób. Zostaliśmy nagrodzeni tytułem firmy etycznej roku 2016. A moja firma globalnie jest drugim graczem na rynku przekazów pieniężnych. W moim wystąpieniu zastanowię się z Państwem nad rolą działu sprzedaży w strategii i strukturze firmy. Może posłużę się najpierw przykładem. Jeden z największych banków Stanów Zjednoczonych, Wells Fargo, trzeci pod względem sumy bilansowej, w roku 2016 zadrżał, stracił zaufanie inwestorów i swoich klientów. A wszystko zaczęło się od działu sprzedaży. Wiem, że zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że oczekiwania wobec Państwa cały czas rosną. Ale dopiero zrozumienie tego procesu pozwoli Państwu wspomóc firmę w realizacji jej celów strategicznych, a także celów komercyjnych. Zatem zapraszam Państwa na moje wystąpienie w dniu 23 maja na Kongresie Sprzedaż w Warszawie. Dziękuję bardzo. Andrzej Wilk.